Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek ze Smite'a. Dzisiaj dla odmiany gramy sobie Conquesta. Tak, wiem, Conquestów chyba w ogóle jeszcze nie było póki co na kanale, jeżeli chodzi o Smite'a, ale jakoś tak wychodziło. Ja mam w sumie mieszane odczucie, jeżeli chodzi o Conquesty, ze względu na fakt, że no, o ile w rozgrywkach 3x3 jest, powiedzmy, mniejsze, znaczy więcej jednak zależy od ciebie, jakby nie patrzeć. Oj, nie trafiłem, dobra. Jakby nie patrzeć, więcej zależy od ciebie, bo no okej, jest tylko dwóch innych ludzi. Jeżeli grasz z kimś w ogóle, to jest tylko jedna osoba, która jest spoza drużyny, że tak powiem. O, Cabra jest mocny. O nie. Miałem farta. Cabra jest mocny, skubany, z nim może być ciężko. On na solo jest też przyzwoity, więc naprawdę, może być nieciekawie. Kto wie? No dostał. Mogłem zamiast tego amuletu Egidy wziąć coś takiego bardziej sensownego, typu teleport chociażby. O nie, Fenrir. Dobra. O, Fenrir prawie zginął! O, niech to szlak! Ach, szkoda. No, praktycznie zabiłem Fenrira. Wow, było blisko. Czyli co, Fenrir wraca? Goni mnie. Nie, nie. Bez takich tam. Okej. Już mu się mana kończy, więc już długo tak nie porobi. Już się wycofuję w tym momencie. Many brak, a jeszcze troszkę mam, więc zaraz coś zrobimy. Mamy leaks. Dawaj. Nie zrobimy go, nie ma szans. Mam za mało HP. Szkoda, bo jest na hita. Ale jeszcze się nie... Dobra, już teraz się wycofuję, ewidentnie. Ja zrobię totem i wycofam się także. Mamy już ultimate'a w tym momencie. Dobra, i cofamy się. Elegancko. W sumie nie było najgorzej. Dostałem naprawdę spory damage na samym początku, ale w ostatecznym rozrachunku w sumie wyszedłem na plus, także nie mam problemu. No i wracamy oczywiście na prawą stronę. Gramy, tak, w ogóle ja nie powiedziałem, co się dzieje. Gramy na solo Ozyrysem. Przeciwko nam jest oczywiście Cabrakan, ale to w sumie widzieliście, więc po cholerę o tym mówić. Merlin Idiot Push Tower. Już się zaczyna właśnie. Dlatego nie bardzo lubię grać Conquesty. Okej. Cabra wrócił. Ma czwarty poziom. Ale wrócił troszkę wcześniej niż my. Co oczywiście no, wynika z faktu, że wzięliśmy totem. Ach, niestety. Niech marnuje manę. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Naprawdę. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Ja jeszcze troszkę sobie tutaj zrobię jakiś lifesteal, także... Zabijemy go, nie wiem, czy to się uda. Ajajaj. Tak, udało się. Na spokojnie, w sumie na spokojnie, naprawdę. Cabra jest niezły na solo, powiedzmy sobie szczerze. On jest przyzwoity, ale no z Ozyrysem widzę, że wymięka. Więc podniszczymy teraz troszeczkę wieżyczki i będziemy się niedługo wycofywać, bo jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się tutaj zaraz Fenrir. Weźmiemy sobie manę. Zrobimy sobie totem prawdopodobnie. Ozyrys jest naprawdę dobry. Ja go bardzo lubię. To teraz jest tak naprawdę chyba mój main, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. Tak mi się wydaje, że no, jakoś tak to aktualnie wygląda, że to jest prawdopodobnie mój main.
No i co? Co tu więcej dodać, nie? Dobra, niech używa tej many, niech korzysta, nie ma problemu, naprawdę. Goni mnie. A, dorwał mnie, dorwał, skubany. Spokojnie. Okej, okay, no tego nie lubię, tego bardzo nie lubię. I to może być groźne w późniejszej fazie rozgrywki. Na razie nie jest aż tak strasznie groźne, ale później oczywiście może być. Więc no, jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić. No i oczywiście sobie poradzimy, no nie ma problemu. Dostał. Zmarnował manę znowu, także bardzo dobrze. Czy on ma coś do many? Mogę go zultować teoretycznie, ale jeszcze nie w tym momencie. Oczywiście robimy cały czas, dwójka jest genialna na Ozyrysie, to jest tak świetna umiejętność. Naprawdę, na solo to jest po prostu cud, miód, malina. Nie może mnie trafić, skubany. Oj, 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 niedobrze. No, niepotrzebnie tego użyłem. Ale wolałem użyć niż nie użyć. Zaryzykuję zrobienie to temu. Zaryzykuję, ale chyba się uda. Myślę, że Fenrira... Patrzcie na lewą stronę. Naprawdę nieźle idzie w tym meczu, powiem szczerze. Totem kolejny zrobiony, mam w tym momencie 8 poziom, Kabra ma 6, także mamy sporą przewagę. I pierwsze co zrobimy, tak, attack speed, to jest jedna sprawa, którą trzeba by zrobić. I to jest fajny item, bo to i daje i attack speed, i lifesteal. I te dwie rzeczy na Ozyrysie moim zdaniem są naprawdę fajne. Może nie jakoś mocno, może jakoś mocno nie warto w to iść, ale ja lubię jakby no troszkę mieć tej szybkości ataku, tak samo jak i troszkę lubię mieć lifesteala. Na Ozyrysie, to jest całkiem przydatne, a później to już można różne rzeczy kombować. Dobra. No Kabra widzę, że z zamiłowaniem, z upodobaniem ogromnym marnuje manę, także ja nie widzę w tym najmniejszego problemu. No lifesteal daje nam, bo my jednak skupiamy się na walce wręcz, na biciu wręcz. Zniknął mi ten, ja w ogóle manę, okej, okay, Kabra. Ajajaj, uzwiał, skubany. No to nic, on jest na tyle obity, że myślę, że tutaj już długo nie będzie siedział na linii, za chwilę się wycofa. Fenrir, dostałem. Od Nuwy. Okej, to było dziwne. Dosyć. To było dosyć dziwne. No, zwiał. Dobra, nie szarżujmy za bardzo, trzeba postawić wardy jeszcze raz, bo oczywiście mi tutaj poznikały. Także oczywiście rozstawimy oba. O, Kabra, z zamiłowaniem tą manę marnuje. Nie ma problemu, wszystko jest w porządeczku, Kabra, rób tak dalej. Ja tu się podleczę na minionach trochę. O, atakują mi wieże. Kabra się wycofał? Tak, wycofał się, także świetnie. Ja też się chyba wycofam, aczkolwiek nie jest to konieczne. Bo na razie itema i tak żadnego nie kupię. O, ma teleport kupił, dobra. Kupił sobie teleport. To całkiem rozsądnie zrobił. Ja oczywiście tu za bardzo też nie zamierzam na niego szarżować. Co on ma? Ma jakąś ochronę chyba. 8-6. No w sumie ktoś tutaj dużo razy zginął. Nie, no dobra. Nie, to u nich. U nas dużo razy zginął Meduza 2 razy. Nie, dobra, to nie tak strasznie dużo. Co on w ogóle robi? O nie, dobra. Troszkę przeszarżowałem.
Zmarnował ulta. Nie, no ten Kabra zdecydowanie nie należy do najlepszych przeciwników, z jakimi miałem do czynienia. No powiedzmy sobie szczerze. A, dobra. O kurde. Ja się jeszcze nie zamierzam wycofywać, to jeszcze nie jest koniec świata. Choć oczywiście, gdyby wpadł tu Fenrir, on w ogóle 10 poziom już zrobił Kabra, więc w sumie nadrobił bardzo szybko te straty, które dostał poprzednio. Fenrir tu jest, dobra, ja się chyba cofnę. To jest dosyć ryzykowne. Albo i nie, wiecie co? Fajnie by go było tutaj. Tak, tu jest Fenrir. On tylko czeka. Ale dobrze, dobrze, niech bija. Kabra powinien zginąć. Dobrze. Aj. No miałem nadzieję, że uda się to jakoś wyciągnąć. Niestety się nie udało. No i troszkę szkoda, powiem szczerze. Troszkę rzeczywiście szkoda. Teraz bym wziął item w postaci tego. Penetracja, cooldown, mana. Dobra, weźmiemy sobie za ten. No Fenrir... O, i prawa wieża mi prawie pada. Kurde, miałem taką przewagę przez całą grę. Kabra Kana zabiłem 2 razy. 3 razy. A nie, dobra, 3. Zginął teraz. I nagle tutaj Fenrir wpadł i troszkę się sytuacja schrzaniła. Ale no, nasi sobie radzą zasadniczo. Mid jest przepchnięty. Lewa strona prawie też przepchnięta. Także no, tylko ja się tutaj nie postarałem. Kurde, ten Fenrir. 3 fragi ma. Nuva ma też 3 fragi. Hel ma 0. Kabra ma 1. A, to on mnie zabił ostatecznie. Szkoda. No nie wiedziałem, że zniknął po prawej. Spróbuję tą wieżę jednak po prawej przepchnąć. Nie wiem, czy się to uda. Spróbuję, chyba się uda. Mamy dużo łuczników. Dobra, jest Kabra. Nie do wiary. No ja jeden na jeden jestem go w stanie porobić. Okej, albo i nie. Okej. O nie. Dobra. Okej, to było bliskie. To było naprawdę bliskie. To było mocne. Ale udało się ostatecznie. Dobra, wycofajmy się. Tak jak mówię, Kabra moim zdaniem na tego. Okej, oni tam się cały czas biją wspólnie, więc warto by było może rzeczywiście im trochę pomóc. Czy przyspieszenie mi się przyda na Kabra Kana? Czy może jednak lepiej wziąć teleport? Tak myślę. Która to jest w ogóle teleport? Ja tego praktycznie nie używam. O, to jest teleport. Dobra, oni zmasakrowali totalnie. Lewą stronę. Zmasakrowali lewą stronę. Padnie wieża. I w sumie 3 wieżyczki padły po stronie przyjaciela, a po stronie naszej nie padła żadna, więc w sumie jest dobrze. Pójdziemy chyba jakoś teraz tak midem trochę. Nie wiem, czy Gold Fury to dobry pomysł, ale możemy spróbować, możemy zaryzykować. Robię już w tym momencie. Kabra cały czas się trzyma tej prawej strony, chociaż on na chwilę tutaj gdzieś zniknął. Dobra, mamy to. Zróbmy jeszcze tylko. No, skoro są po drodze. Dobra, ja się chyba muszę teleportować tam do tej wieżyczki. Tak, Kabra tam jest. Nie. Kurde. Bije się ze mną. O nie! O nie!
O nie! On się wyleczył czymś. To jest dobre, to jest dobre. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje w Smite, powiem szczerze. Ajajaj, to mnie porobił w tym momencie. No to jestem zaskoczony, powiem szczerze. To jest fajny przedmiot, to jest bardzo fajny przedmiot. Na solo przydatny. No, bo te pojedynki często właśnie wiążą się ze stratą dużej ilości HP w przeciągu krótkiego czasu. I to go uratowało. O nie, nie, nie mów mi, że Aulik spadnie. Dobra. No cóż, drugi zgon. Niefortunnie. Kabrakan cały czas trzyma się tej prawej strony, więc no myślę, że trzeba go tam będzie zwalczać. Ma 14 poziom. Nie, no naprawdę, jestem zaskoczony. Początkowo wydawał się takim totalnym noobem, ale... tak strasznie raszował. Dobra, ale widzę... okej. Okay. Szkoda, że Aulik spadła. Ja tu cały czas mam Kabrakana w prawej stronie, więc muszę sobie z nim jakoś radzić. On zadaje w tym momencie naprawdę przyzwoity damage. Dobra, za chwilę będzie się można z nim bić. Dobra. No on nie, nie, on nie jest jakiś strasznie mocny. Aczkolwiek te itemy jego go zaskoczyły. Znaczy mnie zaskoczyły. Trzeba po prostu no, odpowiednio go wyczuć i tyle. I myślę, że to jest do zrobienia. Kurde, lewa wieżyczka potrzebuje pomocy, ja tu się... Ale no, co mogłem zrobić, nie? Powiem szczerze, ani razu... Okej. Ani razu nie wziąłem many, więc no może naprawmy to wreszcie. Spróbujmy może pchnąć to prawo jeszcze bardziej. Mamy full HP. Zabierzmy mu manę jeszcze. Minionów sporo tutaj nam się skumulowało. Czy on wziął manę? Nie. A, okej. Okay. No, bo zniknął jednak ten z prawej, więc... Spróbujmy tutaj skumulować troszkę tych minionów. O, cholera. I może się uda przepchnąć prawą stronę. Byłoby to naprawdę mile widziane. Szczególnie, że Kabra zniknął. Nie, jest, wrócił. Aulix, dawaj. Świetnie. Mamy go. I przepychamy tą wieżyczkę. A, nie, on się teleportuje? Nie, nie mówcie mi. Myślałem. Spróbujemy to zrobić. Nie wiem, czy to się uda ostatecznie. Aulix mogłoby mi tu troszkę pomóc. Jeszcze mamy trzech łuczników. To jest szansa. Robię to. Dobra. Chyba było nieźle. Spróbuję się stąd wycofać. Prawa wieżyczka przepchnięta ostatecznie. No, dostał trochę łomot. Czy to się przyda? To się przyda, bo to redukuje movement speed. Dobra. Myślę, że już w tym momencie po prawej... Nie, no Kabra dalej się trzyma prawej strony. To mnie troszkę niepokoi. Dobra, idę na lewo. Szkoda, że nie mam żadnego skina do Ozyrysa. Nie no, szczerze mówiąc, problem z tym Kabrakanem jest spory. Ale mam teleport. Więc w razie co... Dobra, ja ją zaraz zestanuję. Okej. Okay. Dobra, teleportuję się od razu.
Fenrir nam idzie. Nie zdążę. O, shit. Kurde, źle, bo prawa strona też atakowana. To był spory błąd. Ale miałem nadzieję, że się uda obronić. Nie, 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 nie. Kurde, jak źle. Ach. Dobra, zabijemy go pewnie. Nawet nie będę używał łuka. O, ja bym się zgrupował, powiem szczerze, i przycisnął tego mida. I spróbowałbym właśnie przycisnąć tego mida. Tam nuwa... Gold Fury znowu, okej. Okay. Czy ja zrobię sam piromantrę? To jest dobre pytanie. Zrobię chyba. Chyba, że ktoś mnie nagle zgankuje, nie? Dobra, elegancko. Robimy sobie jeszcze tych kolesi. I lecimy... O nie, o nie. Pomocy? O nie. Kurde. Bez sensu, ale tą piromantrę złapałem, więc w sumie nie było jeszcze tak tragicznie. I teraz pytanie, w co iść? Czy w ochronę, czy w obrażenia? To jest dobre pytanie. Myślę, że w sumie jakbyś będziemy robić teamfighty, to pójdę w ochronę magiczną i fizyczną. Dobra, no tylko trzeba się skupić i no bo straciliśmy w takim razie, no prawe wieżyczki padły, tylko że no prawe też zniszczyliśmy. W sumie jeżeli chodzi o wieżę, mamy podobną sytuację, fragów więcej, złota więcej, więc zasadniczo poziomy też powinniśmy mieć wyższe, więc no myślę, że nie byłoby złym pomysłem, żeby się zgrupować i uderzyć wreszcie na tego mida, spróbować wygrać jakiś taki większy teamfight i tyle, no i po wygraniu jakiegoś teamfightu ewentualnie. No chyba jej nie dogonicie. O, a może? A jednak. A jednak. No tylko, że Kabra, nie wiem co, on cały czas siedzi na tej prawej stronie. Dobra, chcą, żeby tą prawą bronić za wszelką cenę. No, trzeba bronić tej prawej, to nie ulega wątpliwości. Okej, tu sporo tych minionów. Ja już mam na tyle dużą kradzież życia, że ja tu praktycznie nie dostaję od tych minionów damage'a. Dobra, no trzeba tego Kabry na prawej przycisnąć, bo on strasznie raszuje. To jest aż dziwne, naprawdę. Mało kto tak robi. Ajajaj, to mi strasznie duży damage bije. Dobra. Ajajaj. Zabijmy go, naprawdę. Dobrze. Nie, on nie przeżyje chyba, nie? Tak jak mówię, tylko że ten Kabra, on jest taki irytujący. Cały czas chodzi tą prawą stroną. Spróbujemy ich dojechać, ale pod wieżą myślę, że to jest raczej średnio wykonalne. O. Dobra, zabijamy Hel. Co? Poddać się chcą? Dobra, cofujemy się. Tam jest, kurde, jeszcze Nuwa. Nie możemy, nie wbijemy tam na lewo, więc... Atak Fire Giant! Cancel that! Be right back!
Dobra, muszę się wycofać. Wezmę tego itema do końca. Jakieś wardy trzeba będzie wreszcie kupić. Bo ja tutaj w tej kwestii do teamu za bardzo nie wspieram. Weźmiemy te wardy, no i lecimy. Nie jest najgorzej, wydaje mi się. 4 fragi, 3 zgony. Wieżyczka środkowa padła ostatecznie. Dobra, o, pięknie. A, znowu kabra. On, kabra strasznie fiduje, powiem szczerze. No 9 zgonów w tym momencie. Mimo, że tam w pewnym momencie zaczął sobie ze mną radzić ostatecznie. Nie Fire Gianta sfariowałeś. Kto ma takie pomysły, Merlin? I on tam siedzi przy tym Fire Giantie, serio. Jeden, ktoś nam idzie, jeden na prawej, więc oni się tak dosyć rozdzielili. Ja osobiście bym się zgrupował, po prostu przepchnął lewą stronę. No wiesz, nie wiem, Fire Giant to moim zdaniem zły pomysł, ale... Sam nie wiem. No tu już Fenrir leci. Robił Fire Gianta. Okej. Zrobimy. Okej. Dobra, mamy Fire Gianta, więc w sumie było warto. Powiem szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony, ale... Okej, nie będziemy tego brali, bo już mamy w sumie expa pod dostatkiem. Okej. O, robią! Bijemy wieżę. Świetnie. O, kabra. Pomocy. Dobra, kabra nie żyje. No udało się. Myślę, że to nie było w sumie najgorsze przedsięwzięcie. Wieża padła, zabiliśmy kabrę, zabiliśmy kogoś jeszcze, z tego co mi się wydaje. Nuwę, na pewno. Ja wybronię, wy sobie atakujcie. Dobrze było, jakbyście zniszczyli Feniksa, oni wszyscy nie żyją. Ludzie, co? Przecież Feniks by już padł. Wszyscy nie żyją we wrogim teamie, no. Nie. No spokojnie mógłby wbić Ymir jako pierwszy i by zniszczyli Feniksa. Jednego, a może nawet i dwa. Cała drużyna nieprzyjaciela została zlikwidowana. A tymczasem widać, że nasi sojusznicy nie bardzo się do tego kwapili. No teraz ja bym się mimo wszystko zgrupował. Bo no teraz jesteśmy bardzo podatni na jakieś takie łapanie nas pojedynczo. O, figurka, meduza. Kogoś przerobiła. Okej, okay, Fenrir. Zróbmy go, zabijmy go. No oni widzę, że nie mają problemów z tym, żeby się rozdzielać, więc... Sorry. Zabrałem jej fraga w sumie, bo spokojnie by sobie z tym Fenrirem poradziła. Tak, jestem za, naprawdę, atakujmy mida. Jestem za atakowaniem mida. Mamy Fire Gianta, no. Dlaczego oni się nie zgrupują? Ludzie. Kabra. Ja nie wiem, co jest nie tak z tymi ludźmi, no. Mamy 30 minutę. 10 tysięcy złota więcej.
tak przewaga, wystarczy się zgrupować, no pchnąć jakąś wieżyczkę i po zabawie, znaczy wieżyczkę, Feniksa i po zabawie. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Szczególnie mogli to zrobić spokojnie zaraz po tym, jak wykończyliśmy cały ich team, ale wtedy się w ogóle nie kwapili do zrobienia tego. No to teraz to będzie akurat troszkę ciężko, ale no tak czy inaczej, trzeba siedzieć w grupie i czekać na jakiś dobry moment, żeby kogoś wysnajpić. O, właśnie, na taki chociażby. No i co robi Meduza? No, po cholerę ona idzie na tą prawą stronę. Jakby nas teraz zaatakowali, zdaliby sobie sprawę, że jest nas czworo, a nie pięcioro, no to byłoby koniec, cztery osoby mogły paść. Szczególnie, że Kabra ma tendencję do raszowania i oni widzą w tym momencie na minimapie, że Meduza jest po tamtej stronie. Pchnie parę minionów. Chyba, że nie wykorzystają sytuacji, co też w sumie może się zdarzyć. Ale tak spokojnie byśmy ich obijali. To Merlin, to ja, to ten, to no, Awilix. Okej. Tylko, że tutaj już też jest obrona, nie? Nie, nie ma opcji, nie wejdziemy. Zmarnowany Fire Giant, no cała ekipa ich nie żyła. Teraz się to będzie ciągnęło i są w stanie, kurde, się odkuć. No i co z tego? Oni są tak blisko, że mogą się zgrupować w przeciągu sekundy. Nie zabijemy. Na mida, trzeba iść na mida i ich obijać po prostu. Nie widzę innego wyjścia za bardzo. No ja nie wiem co w tym momencie. Okej, okay. To niedobrze. No i na midzie nas pogonili, no. Dobra, zabili, bo to był Kabra, nie? On fiduje mocno. Czterech na trzech. No i co z tego w sumie? Nie jesteśmy w stanie w tym momencie wbić. Więc to nie wiem, ja się chyba też wycofam. Kupię jakąś miksturkę, postawię może Warda na samym środku. Okej, okay. Czy ona wbiła? To głupie. Strasznie głupie. Uciekaj, uciekaj. No ja zginę. Oj, po co ja jej pomagałem? Nie wiem. Odruch jakiś taki, żeby pomóc, no, członkowi zespołu, chociaż to jest bez sensu kompletnie, no. Spokojnie to można było wygrać już wcześniej. Wystarczyło, no nie wiem dlaczego nie wbili na tego Feniksa, jak cała drużyna nieprzyjaciela była martwa. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tego nie zrobili, no. No i teraz pojedynczo ich będą wyjmować, no. Co jest nie tak z tymi ludźmi? No taką przewagę mieć i nie potrafić tego wykorzystać, no. Znaczy wykorzystać, po prostu tak to marnować. Już nie pierwszy raz się coś takiego zdarza, że no po prostu no, drużyna, z którą gram, nie potrafi się zgrupować i no, wspólnie gdzieś tam uderzyć. No i zginęła Meduza. Ach, wybaczcie, że tak narzekam, ale po prostu mnie to tak irytuje, bo to nie wymaga jakiegoś wielkiego myślenia. Żeby nie latać samemu po prostu po mapie, kiedy no, przeciwna drużyna jest razem w grupie, kurde, gra. Przecież to jest bez sensu, żeby no, zostawać samemu. Ale ludzie tak robią, no po prostu nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, bierzemy się, no musimy to skończyć. Kabra obity, może uda się go ubić. Zmarnował ulta, świetnie. Wardy by się przydały. Tak, Fire Giant. Są tu? Nie. No, wiedziałem. Tylko, że my jesteśmy we dwóch, bo oczywiście reszta drużyny nie ma ochoty nam pomagać, więc ja bym Ymir nie szarżował, powiem szczerze.
Dobra, jesteśmy wszyscy w komplecie. Tam przy Fire Giantie ktoś się kręcił. Dwoje nam idzie, no można by ich fajnie zgankować, ale to raczej nie wypali. Okej, tu jest kabra. Zabijmy go. Świetnie. No i mamy przewagę, dwie osoby zginęły. Ciśniemy ich dalej. Lewa wieża padnie, trudno. Świetnie. Zaraz się zastanuję. A nie, zastanawiam się. Świetnie, świetnie. O to chodzi. Bro, użył ulta. Ymir, pierwszy wbijaj. Dawaj. Feniksa. No i mamy, to jest GG. Dobrze. No, o to chodzi właśnie, o to chodzi. Dobra, mamy to. No GG, mimo że to było strasznie stresujące. Nie wymagało to wielkiego wysiłku, wystarczyło się zgrupować, mieliśmy przewagę. Mimo że w sumie no już powoli utraciliśmy, ale jakby nie było, przewaga była chociażby w złocie, więc no... Chociaż oni pewnie też wszystkie itemy już mieli wykupione, no ale miksturek może nie mieli, tych, które dawały powera. No i po kolei pojedynczo ich wysnajpiliśmy. Kabra Kana w pierwszej kolejności, który przegrał grę, można by tak powiedzieć. Mimo że tam raz mnie zabił w sumie i w pewnym momencie tak zaczął się trochę odkuwać. Dobra, dam wszystkim w sumie, bo ostatecznie nie było tak najgorzej, mimo że pewne niedociągnięcia z całą pewnością można tutaj dostrzec. Okej, okay, kolejny Battle Pass. Będzie skrzyneczka za następny. A nie, teraz jest skrzyneczka. Pierwsze zwycięstwo dnia, bardzo dobrze. Czyścimy, otworzymy sobie skrzyneczkę od razu. Dobra. Okej, okay. Bez szału. Dobra, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo wyszedł i tak dosyć długi. Myślę, że ten Kabrakan im zrobił grę. Ostatecznie on pierwszy zginął w tym ostatecznym starciu. 12 zgonów, chociaż no reszta po 9, 8, więc w sumie też sporo. U nas Meduza też 9, więc w sumie dosyć często ginęła. Ja 5, 4, więc myślę, że no jakoś tam spełniłem swoje zadanie. O, mogłem jeszcze mieczyk sprzedać, nie zauważyłem w sumie. Nawet powinienem. Ale ostatecznie wydaje mi się, że nie było tak najgorzej. No na tym solo sobie radziłem dobrze, póki ten Fenrir nie wpadł w pewnym momencie. Chociaż tutaj też trzeba przyznać, że wtedy... 15 fragów Awilix, to w sumie też nieźle. Merlin 13, także dobra robota. Awilix właśnie wtedy, co Fenrir wpadł, ona też wpadła, pomogła mi trochę. No nie za wiele to tutaj pomogło ostatecznie, ale jakby nie było, coś tam próbowało działać, także... Nie było tak najgorzej. Tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Conquestów w przyszłości też jeszcze trochę zrobię. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czołem!